dotknięcie, bo po prostu telefony i tak dalej. Kiedyś musieli mieć się wzajemnie jakoś ze sobą, żeby funkcjonować, musieli sobie pomagać. I to jest właśnie dla mnie na przykład bardzo takie przygnębiające, że to tak się i to się coraz bardziej w takim krótkim tempie to się zrobiło. To były takie zabawki, jak sobie sama uszyłam, to się bawiłam. Lalka była, szyło się lalkę ze szmatki. W głowę się wsadzało kartofla małego. Małego kartofla i to się uszyło tak leleczkę. Robili zdjęcia, miał taki facet u siebie w domu, zakład i robił te zdjęcia taki specjalny, stojak był i na tym było właśnie ten aparat ustawiony. Taka była jak ciemnia, jak coś o tym złotu było. Ja widzę, żeby ta osoba, do której się dzwoni, żeby też przyszła na pocztę. I dopiero się dzwoniło z poczty, chodziło się do kabiny, czekało się na połączenie i dopiero się rozmawiało. Nie było tak jak teraz. A na Majdanie, tak jednego dnia, 9 maja był koniec wojny i na Majdanek pojechaliśmy na drugi dzień. 10 maja? 10 maja. I jak to było? Oj, ty już mi nie wspomina, jak to było strasznie. Tam jeszcze rowy takie były pokupane, co leżały nieboszczyki posypane wapnem. Pamiętam, były duże rowy takie pokupane i tak leżały na tym. Na takich kupach, te nieboszczyki i wyłazili ten żywy, co tam wychodził z tego baraku, to też był jak trup. Może mi dlatego kto zauważył, że to takie czysto gole, a przecież kiedyś to nie tak jak teraz, że nie ma pożarów, tylko były pożary, często wybuchały we wsi, to były, zresztą były i inne przykrycia, lachów i tak dalej, także to był strach taki jeszcze, bo w tej chwili to w ogóle nikt nie wie, co to znaczy taki pożar. Okay. And here?